Zaległa chwila milczenia. Trudno było Denowi dać natychmiast odpowiedź. Den zastanowił się, nie wątpił, że Fred nie zmyśla. Również, dobrze znając Freda, wiedział, że nie uległ on halucynacji, lecz w trzeźwym umyśle detektywa wprost nie mieściły się podobne wypadki. Czytał wprawdzie w odnośnej literaturze o różnych przykładach zjawisk nadzwyczajnych, nie dających się w sposób normalny wytłumaczyć, słyszał nawet w Warszawie o strachach i przy ulicy Mokotowskiej i Emilii Plater i Bagateli, tamte jednak objawy miały odmienny charakter. Ale ta cała historia o starym zamczysku z groźniami i niebezpiecznymi zjawami, wydawała mu się nadto fantastyczna. Z drugiej zaś strony, któż miał w tem cel, aby straszyć Freda? Tak. Mruknął. Po chwili dłuższego namysłu, machinalnie kreśląc jakieś kółka na leżącym przed nim papierze, jak to było w jego zwyczaju, gdy zastanawiał się nad czymś głęboko. Dziwne. Bardzo dziwne. Cóż właściwie ja wam mogę poradzić? Ani na sekundę. Nie wątpię w prawdziwość Twoich słów. Również nie wątpię, że nie uległeś przywidzeniom. Nie ma podstawy sądzić, że który z domowników umyślnie figle urządza. Wykluczone. Ładna figle. Przysięgam ci, iż żaden człowiek nie potrafiłby zainscenizować takich objawów. Tym bardziej. Jakaż więc będzie moja pomoc? Zwróć się raczej do metapsychików, badaczy objawów niezwykłych. Fred protestować gwałtownie. Nie. Nie. Zawołał. Ty jeden dodasz nam ducha, wytłumaczysz... Co to wszystko oznacza? Nie pragnę wtajemniczać obcych i wywoływać dokoła naszej rodziny niezdrowej sensacji. Zresztą, stryj Karol niby to jest okultystą, a uciekł pierwszy. Nie odmawiaj. Przyjedź do nas. A gdy detektyw nieokreślenie potrząsnął głową, dalej nalegał. Potraktuj to jako odwiedziny u nas, jako krótki wypoczynek na wsi. Dawno zamierzałem cię zaprosić i nie gniewaj się, że tak późno przychodzi zaproszenie. Błagam, przyjedź. Toć my wszyscy tam, dostaliśmy już niemal pomieszania zmysłów, ja sam czasem poczytuję siebie za wariata. Przysięgłem siostrze, że cię namówię, siłą przywiozę. Den tylko pozornie się wzdragał. I jego nęciła znajomość z groźnym przybyszem z zaświatów. Walka z duchem, usiłującym dusić, usiłującym mordować, to stać się mogło wcale ciekawe, lecz tyle miał obecnie do przeprowadzenia spraw. Jedna z nich, szczególnie tajemnicza, a niezwykła, zaprzątała go bardzo. Okropnie jestem zajęty, bąknął. Nie wiem, czy uda mi się wyrwać. Gdy zechcesz, na pewno zdołasz się uwolnić, prosił Fred. Widząc, że przyjaciel ulega jego namowom. Zaczekamy parę dni, choćby tydzień. Przez ten czas duch nam chyba krzywdy nie zrobi. Jakiś ty dobry, że nie odmawiasz. Więc przyjedziesz? Zgoda? Detektyw, jeśli się decydował, decydował się szybko. Zgoda. Za tydzień będę w podbreżu, rzekł krótko. Wcześniej nie mogę. O ile zajdzie potrzeba, pozostanę dłużej. Nie wiem, jak ci mam dziękować, wymówił pochwytując rękę Dena i ściskając ją serdecznie, a banalne słowa wdzięczności zabrzmiały w ustach Freda szczerze i gorąco. Oto w jaki sposób detektyw znalazł się w starym, kresowym pałacu. Tam obok był ten pokój. Pomimo usilnych próśb detektywa, nie pozwolił mu gospodarz w nim zanocować od razu. Snać znaczy obawiając się, aby po męczącej drodze, mogące nastąpić, w razie bezpośredniego zetknięcia się ze zjawą, wzruszenia nie okazały się zbyt silne. Pragnął, aby w ogóle pierwszą noc den spędził na dole. Dopiero, po długich naleganiach, zgodził się wyprzątnąć dwa pokoje, sąsiadujące z diabelską komnatą. W najbliższym znajdował się den, w dalszym fret. Tak miało być bezpieczniej, twierdził bowiem stanowczo nadal pod Bereski, że niesamowite objawy ograniczają się li tylko do tajemniczego pokoju, gdy w innych słychać doskonale hałasy i jęki, widma jednak się tam nie pokazują. Drzwi od obu komnat pozostały otwarte, nocowali tedy jakby w jednym pokoju. Leżąc w łóżku, detektyw doskonale widział Freda, jak ten, znużony gawędą, Spał z głową, owiniętą w kołdrę, snem sprawiedliwego. Spał mocno, choć przysięgał przedtem, że nie zaśnie, a czuwać będzie nad bezpieczeństwem przyjaciela. Lecz. Den przybył do Podbererza dość późno, bo około jedenastej wieczór, a potem rozmawiali długo. Uśmiechnął się i spojrzał na zegarek. Druga. Za oknami niebo z ciemno-szafirowego poczynało stawać się szare, a sam pokój coraz wyraźniejszy, jakby kto z niego powoli usuwał zasłony. Dziś więc nic już nie nastąpi. Z żalem, jakby spojrzał den na drzwi, wiodące do komnaty, siedziby czarta. Były zamknięte na klucz, tkwił on w zamku, i najlżejszy szelest nie zdradzał, aby poza niemi miało siedziać coś osobliwego. Detektyw poprzednio już, nie mogąc pohamować swej niecierpliwości, zdążył zajrzeć do wewnątrz. Straszliwa komnata wyglądała jak każda inna z komnat górnej części pałacu. Stare meble, obrazy, duże łoże rzeźbione z baldachimem. Podobna do tej, w której się znajdował. Na ogół ponuro. Lecz któryż pokój nie wyda się ponury przy migotliwym blasku świecy? Jeśli na dodatek o nim krążą legendy. Więc próżno czekał całą noc, nic nie potwierdzi posłyszanych opowieści Widma są grzeczne i uszanowały pojawienie się gościa. A może ulękły się one walki, domyśliwszy się, że ten im niespodziankę szykuje? Bo wiedząc, iż lubią płatać swe figle w ciemnościach. Zdmuchnąwszy przude świece, przywiózł wraz z sobą kilka ręcznych lampek elektrycznych o silnych bateriach do pozbawionego podobnego oświetlenia pałacu. Dwie spoczywają na nocnym stoliku tuż obok browninga, dwie zaś inne doręczył Fredowi na wszelki wypadek. nic. Nagle. Nagle posłyszał dziwny szmer. W pierwszej chwili sam nie mógł określić, czy pochwycił go naprawdę, czy też się pomylił? Lecz nie. Do słuchu, zaostrzonego naprężonym oczekiwaniem powtórnie dobiegł niewyraźny szelest. Tak. Niewątpliwie z tamtej komnaty. Detektyw, niczem struna, wyprężył się na swojem posłaniu. Czyżby. Szmer wciąż się potęgował, stawał się coraz wyraźniejszy. Wyraźny. Do tego stopnia, że stwierdzić można było przyczynę, jaka dźwięki wywołała. Nie dolatywał już jakiś hałas niezrozumiały, ale rozbrzmiewały obecnie coraz mocniej odgłosy kroków. Kroki mężczyzny, stąpającego ciężko i powoli w kierunku zamkniętych drzwi. Fred, słyszysz? Zawołał półgłosem Den, wyskakując z łóżka. Ale pod Bereski spał twardo. Musiał detektyw do niej podbiec i potrząsnąć za ramię i parokrotnie, zanim się obudził. Słuchaj. Zaczyna się. Chwytaj za broń. Pod wpływem słów detektywa, Freto przytomniał natychmiast. Błyskawicznie porwał się z posłania i pochwyciwszy browning oraz lampki pośpieszył w ślad za denem do pierwszego pokoju. Tam. Tymczasem kroki za drzwiami zatrzymały się. Rzekłbyś, ten, który za nimi się czaił, przestępował teraz z nogi na nogę w niepewności, co dalej ma czynić, a jednocześnie szukał klamki, bo wzdłuż drzwi biegło, jakby lekkie, po omacku, pociąganie palcami. Pragnie wejść. Już ja mu dopomogę. Fred. Uwaga. Obaj. Jeno w koszulach. A ściskając mocno rewolwery i lampki w rękach, skradali się na palcach ku zamkniętym drzwiom na spotkanie tajemniczego przybysza. Tylko przekręcić klucz w zamku i mocno szarpnąć, a później rychło się okaże, jak wygląda zjawa w potokach elektrycznego światła. Den dotykał klucza. Lecz zanim zdążył go poruszyć, raptem zamknięte drzwi rozwarły się same. Same. Ujrzał przed sobą czarną ciemnie pokoju i wionął nań lodowaty powiew. Chciał coś zawołać i nie mógł. Bo w tejże samej chwili zabłysły tuż przed nim dwa światła żółto-zielone, niczym ślepia straszliwe, a jednocześnie zagrzmiał potężny głos. Pozycja nasz. tym mnie. Den nie był tchórzem. W głosie jednak zadźwięczało coś tak groźnego, a ślepia na sekundę wżarły się weń z taką siłą, że stał, niczem przykuty, do miejsca, dosłownie nie mogąc się poruszyć. Dopiero nieco przytomniał, gdy nad uchem huknął wystrzał i rozległo się głośne przekleństwo. A psia krew. Zgiń. Ty, czarcie. To stojący poza nim Fred wypalił zbrowninga. Później drugi raz i trzeci. Ślepia znikły. Detektyw, otrząsnąwszy się z wrażenia, wraz z przyjacielem wpadł do komnaty. Ostry blask elektrycznych latarek rozproszył mroki. Półmrok właściwie, gdyż pokój nie był całkowicie ciemny, dotarły tam już szare promienie przed świtu. Długo wodzili latarkami dokoła, po ścianach, po najdalszych kątach. Nigdzie, nikogo Komnata była pusta Stanowczo pusta i żaden najdrobniejszy szczegół nie zdradzał, aby jakakolwiek istota mogła się tam niedawno znajdować Z osłupieniem spojrzeli na siebie Psiakrew, powtórzył pod bereski Teraz Jóden powoli, systematycznie oglądać i opukiwać ściany Daremnie Ani śladu próżni lub po tajemnych drzwi, zręcznie ukrytych w tapecie. Odsuwał sprzęty, zajrzał pod łóżko, oświetlił wnętrze wielkiej gdańskiej szafy, wreszcie uklon kłuszy, czołgał się po podłodze, badając starannie najdrobniejszą szparę, najmniejszą szczelinę. Powstał spocony i zakurzony. Nic, ale za dnia lepiej poszukam, oświadczył. Fred smutnie potrząsnął głową. Dziesięć razy przetrząsnąłem i przeszukałem starannie ten nieszczęsny pokój. Niestety, na próżno. Zresztą... Obaj, nie zamykając drzwi nawet za sobą, powrócili do zajmowanej przez dena sypialni. Detektyw usiadł na łóżku i zapalił papierosa. Podbereski zaś dokończył swej myśli. Zresztą, powtórzył, jak to wytłumaczysz, że drzwi... Które sam zaryglowałeś i sam przekręciłeś klucz w zamku, otwarły się nagle? Detektyw nie odparł wprost na te zapytanie, natomiast zagadnął. Czy słyszałeś głos? Najwyraźniej. Wykrzyknął. Poznasz ty mnie. Den wypuścił z ust wielki kółem dymu. Poznasz ty mnie, a więc pogróżka. Mam się strzec. Doskonale. A widziałeś Fred, żółto-zielone ślepia. Jak to czy widziałem? Wpijały się w ciebie ze złością i nienawiścią. Jak przedtem w Wandę i we mnie. Po raz drugi je widzę. Hypnotyzują człowieka, przykuwają do miejsca. Są potworne. Tak, przykuwają do miejsca. Powoli wymówił Den, wspominając dziwne uczucie ni to lęku, ni to kompletnego bezwładu, Jaki nim owładnęło na widok groźnego zjawiska. Masz słuszność, te oczy są potworne. Tymczasem pierwsze blaski wschodzącego słońca zdążyły całkowicie rozproszyć mroki. Światło przenikało już wszędzie, łącząc się z żółtawym płomieniem zapalonych świec. Widzisz więc, rzekł po chwili milczenia Fred, że nie zwariowałem opowiadając Ci tę historię. Ale tu można zwariować. Dziś zapewne nic więcej się już nie wydarzy, bo czart czy inny demon, który raczął nam się objawić, za dnia nie ma zwyczaju składać odwiedzin. Drzwi jednak zamknę. Znów zasunął rygle i klucz przekręcił z pasją. Słaba pociecha, dodał. Jeśli zechce, powtórnie otworzy. Teraz, skoroś sam się przekonał, mów, co o tem sądzisz? Sądzę, odparł, że o ile nie grozi nam nowa wizyta złośliwego jegomościa, najlepiej zrobimy, postarawszy się natychmiast zasnąć. Jutro bliżej się zajmę tą sprawą. No, dobrze, napierał Fred. Ale jakie jest Twoje zdanie? Den zapalił nowego papierosa. Moje zdanie, mruknął. Chwilowo żadne. Przyznaję. Po raz pierwszy spotykam się z czymś podobnym i nigdy nie spodziewałem się, że z takim zetknę się przeciwnikiem. Otrzymałem wyzwanie i te wyzwanie przyjmuję. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Może ulegnę siłom diabelskim. Te drzwi. Ten głos. Te ślepia. W każdym razie chętnie pozostanę w podbererzu. Nic więcej obecnie nie dowiesz się ode mnie. A teraz dobranoc. Fred. Dobranoc, powtórzył gospodarz z lekkim rozczarowaniem w głosie. Mniemał, że detektyw obszerniej zechce omówić przeżyte przed chwilą wrażenia. Znał go jednak zbyt dobrze, aby nalegać. Tym bardziej, że naleganie nie doprowadziłoby do konkretnej odpowiedzi. Chyba nic nie zakłóci nam spoczynku rzucił na odchodnem, udając się do swej sypialni. Rychło dobiegło stamtąd głośne chrapanie. Choć denu udawał, że jest wielce znużony, gdy tylko spostrzegł, że przyjaciel zasnął, podniósł się cicho z łóżka i na palcach zbliżył do zamkniętych drzwi, do których przywarł uchem. Lecz mimo, że nadsłuchiwał długo, podejrzany szmer nie zmącił ciszy. Widocznie gość z zaświatów spełniwszy swe zadanie i udzieliwszy ostrzeżenia. Nie uważał za stosowne przybyć powtórnie. Detektyw, coraz bardziej zamyślony, powrócił do łóżka. Było już po czwartej i dobrze przypiekały promienie słoneczne, gdy sen wreszcie skleił jego powieki.